pokazać taniec i może być w tym porządek, nie używając w ogóle słów. Kiedyś miałam taką przyjemność być w Kambodży i tam były takie malutkie dzieci, tam biegały po nas, byłam z koleżanką, bo byłyśmy białe, to one tam latały. No i my tak, no pobawmy się z nimi. No dobra, to co możemy zrobić szybko? Nie znamy ich języka, ja mówię po angielsku, ale one nie rozumiały mnie w ogóle. No i co, no i co, jak się mamy bawić? Znalazłyśmy patyki. Tu na dida, nie rozumiecie mojego języka przecież. Na nasita, nita, mita, ega, szegedre. Naka sika, naka szegedre, mega, śmega, nie? Sita, sita, ta, ta, ti, ta, śmata. Siga, diga, ta, ga, śmaga, łaka. Sika, 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 maka, sika. Ja, ja. Sika, mama, rika, sierstika. Rika, sika, 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 mama, sika. Siaka, laka, śmaka, draka, maka, ptaka. Daka, siaka? Da, di, da, da, di, da, da. Da, da, da. Tak? Jak możemy się wspólnie czy nauczyć?
Ta tu, dobra. Ta tu. I ta. Nie? Ta tu z powrotem, tu. Aha. I jak będziemy do dzieci mówić, musi wrócić na pole, one nie zrozumieją. Wczesnoszkolne, jak będą miały taką zabawę, gdzie muszą rozdzielić półkulę, to będzie im lepiej szło w matematyce. To samo, jeżeli na przykład te patyczki rozstawimy w szachownicy. Proszę teraz każdy, niech sobie weźmie swój patyczek i w jakieś inne miejsce stanie. Nie w kole, w rozsypce w jakiejś szachownicy. I teraz proszę twarzami do mnie. Zabawa już jest inna. Jeżeli coś robimy z dziećmi na apel albo na jakiś występ, bo tak też się zdarza, są sytuacje, gdzie rodzicom trzeba pokazać, co dzieci umieją. I ja też to rozumiem, więc jak robimy jakąś naszą choreografię, robimy z nimi w dany dzień, na drugi dzień, nie pamiętają chyba. Trzeba powtórzyć. Dlatego, że już nowe połączenia mózgu są, albo zmieniliśmy salę na przykład, albo no robiliście w naszej sali, a teraz na sali gimnastycznej nie umiecie, no dzieci, co się z wami dzieje? A to jest normalne i trzeba mieć też cierpliwość, że one w przestrzeni nie są w stanie powtórzyć tak szybko tego. Jakby na zajęciach instruktora tańca, na różnych tam technikach tanecznych miałam balet, albo no powiedzmy, że balet. I mieliśmy różne sytuacje, różne ruchy powtarzać. I to była koordynacja. Kurczę, już nie pamiętam po tylu latach, ale... I trzeba było rozdzielać ręce, robić co innego nogami. I na przykład teraz patrzymy w tą ścianę. Robimy ten sam ruch, wszyscy się mylą. Dobra, no to teraz wszyscy twarzami do orła. Okej, okay, powtarzamy. I jest ten ruch już na tyle trudny, dlatego że przestrzeń się zmieniła i dookoła mamy co innego, więc trzeba jeszcze to ogarnąć w mózgu. Więc teraz spróbujmy króciutko, patrząc na tą ścianę, troszeczkę na patyczki, spróbować tą nową melodię. Zimna, cofam.
Bo jeżeli dzieci będą tańczyć z ciężarem ciała na dwóch nogach, tam, 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 tak będzie to trudno, tak, i nie zdążą muzyce, a chodzi o to, żeby je trochę umuzykalniać i żeby w tej muzyce robiły w punkt. Więc, jak zrobimy tak? Zróbcie tak w górze. Hop, 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 hop. Skrzyżujemy sobie w górze. A to, że tutaj mamy